126 tysięcy złotych na działania edukacyjne z zakresu ekologii wyda gmina Suwałki, organizując między innymi pikniki w 8 miejscowościach położonych na jej terenie. Wydarzenia w 95% sfinansowane będą dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa już została podpisana. To będą zadania kształtujące postawy proekologiczne naszych mieszkańców. Dla dzieci będą to konkursy oczywiście z nagrodami, będą też konkursy dla osób dorosłych oraz pikniki ekologiczne w 8 miejscowościach naszej gminy. Gmina Suwałki od lat stara się zachęcić mieszkańców do wdrażania rozwiązań opartych na odnawialnej zielonej energii. Mamy tych instalacji na dachach prywatnych naszych mieszkańców dofinansowanych przez gminę z różnych jakby tutaj projektów, programów dosyć dużo, ale jest jeszcze takie zapotrzebowanie i my też jakby wychodząc naprzeciw, będziemy chcieli jakby dzielić się naszymi informacjami, wiadomościami, wiedzą przede wszystkim nie tylko jakby tutaj naszych pracowników, ale przede wszystkim też jakby specjalistów, fachowców w różnych dziedzinach, informować też o możliwościach dofinansowań dla naszych mieszkańców odnośnie OZE chociażby, czy czystego powietrza. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się też pompy ciepła, uznawane za jedno z najczystszych źródeł energii cieplnej, choć nie są jedynym rozważanym rozwiązaniem problemu kopciuchów. A gmina, podobnie jak powiat grodzki-suwalski, rokrocznie przeznacza na wsparcie takich inwestycji konkretne środki. W ubiegłym tygodniu już podpisaliśmy kilkanaście umów na takie dofinansowanie i będziemy mogli jeszcze w tym roku dofinansować, jak będą mieszkańcy chętni, będziemy ogłaszali nabory, bo mamy jeszcze środki finansowe jakby na ten cel. Mieszkańcy jak gdyby chcą pójść w te nowe technologie.